Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ostatnio dużo się działo w związku z działaniami, które realizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego odnośnie promocji Województwa Podlaskiego. Mówię to w tym negatywnym przekazie, bo jak to wyglądało przez cały rok 2019, Państwo sami na pewno pamiętają, ale oczywiście wybuchła ostatnio pewna kwestia dotycząca jednego z youtuberów. Tą sprawę żeśmy starali się Państwu jak najbardziej rzetelnie i dogłębnie wyjaśnić. Dlatego jest dziś spotkanie ze mną. Ze mną, a nie z moim zastępcą, czyli z osobą, która bezpośrednio nadzoruje od pewnego czasu promocję województwa podlaskiego. Jest to bezpośredni nadzór marszałka województwa, czyli mojej osoby. Ale żeby ten przekaz nie utrwalił się tylko i wyłącznie w kwestii tej pomyłki, do której nie powinno dojść i z której zostały wyciągnięte konsekwencje, którą już też uważam jako sprawę zamkniętą, chociaż jeszcze nie do końca prawnie, to oczywiście chcieliśmy by przypomnieć Państwu i też mieszkańcom województwa podlaskiego za Państwa pośrednictwem o tym, co się udało w tym 2019 roku zrobić. Szanowni Państwo, na początku powiem, co chcieliśmy osiągnąć, jeśli chodzi o promocję województwa. Nie mamy oczywiście strategii promocji województwa. Będziemy taką strategię dopiero wykonywali albo pod koniec tego roku, albo na początku następnego roku. Z tego powodu, że na początku chcemy zrobić takie badania, profesjonalne badania dotyczące taki model marki podlaskie. Mamy biuro promocji. Ma zabezpieczone na ten cel 250 tysięcy złotych. Chcemy przebadać przez różne płaszczyzny, przez różne rodzaje inwestycji, przedsięwzięć, jak jest Podlaskie rozpoznawalne, zarówno przez pryzmat przedsięwzięć gospodarczych, czy też przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy też sportowych. Dlatego zapisaliśmy w budżecie na 2020 rok przeprowadzenie takich badań. Jesteśmy na etapie przygotowywania zakresu badania, jak i co ma być dokładnie przebadane, ze względu na bardzo szeroki zakres tej materii, jaką jest promocja, bo to jest bardzo szeroki wachlarz działań promocyjnych i sposobu tej promocji. Chcemy, żeby takie badanie zostało wykonane i to już zostało w listopadzie w budżecie biura zapisane. I jak stworzymy już pewien zakres, ten przysłowiowo mówić SIFS, do tego, czego żądamy w tym badaniu, to wtedy takie zapytanie ofertowe, czy taki przetarg zostanie na takie badanie już opublikowany. Dlatego sobie w tym roku 2019 założyliśmy takie nasze umowne cele. Jednym z celów było zwiększenie rozpoznawalności marki podlaskie wśród odbiorców zewnętrznych. Drugim promocja walorów i możliwości rozwojowych naszego województwa podlaskiego. Trzecim celem to był pozytywny wizerunek województwa podlaskiego we wszystkich znaczących dziedzinach życia społecznego. A czwartym celem to jest budowanie więzi z regionem i poczucie dumy wśród mieszkańców województwa. Takie cztery cele robocze sobie założyliśmy na 2019 rok, podejmując różnego rodzaju działania, które były w tym 2019 roku wykonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Łącznie wydaliśmy około 5 700 000 zł na promocję regionu poprzez podmioty zewnętrzne. Mówię o podmiotach zewnętrznych, bo nie chodzi tu o takie wydarzenia, które robiliśmy my jako Urząd Marszałkowski. Typowo my, tak jak na przykład Podlaska, sławna Podlaska Oktawa Kultur, tak, którą de facto my wykonujemy jako województwo podlaskie, bądź nasza instytucja nam podległa. Nie braliśmy tu pod uwagę teatrów, opery i tak dalej. To były bezpośrednie działania, które zostały zlecone poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, chcemy przejść teraz do tych kwestii bardzo takich istotnych. Podzieliliśmy to na kilka takich materii, czyli społeczeństwo, kultura i rozrywka, sport, edukacja, turystyka i gospodarka. I chcemy przypomnieć te inicjatywy, wydarzenia, które wsparliśmy jako Zarząd Województwa Podlaskiego, jako radni Województwa Podlaskiego, bo myślę, że warto od nich przypomnieć, bo sami Państwo ocenią już i mieszkańcy poniekąd gdzieś ocenili, że były trafne.
a jedna nietrafna decyzja nie może zaważyć i nie może być, bym powiedział, podstawą do tworzenia pewnej opinii w kierunku tego, czy województwo działa źle, czy dobrze. Państwo tu macie oczywiście prawo do swoich opinii i dlatego żeśmy podzielili to na różnorodne instytucje, różnorodne inwestycje, tak żeby ten obraz był jak najbardziej wiarygodny. Szanowni Państwo, społeczeństwo, tutaj wydaliśmy około 2 milionów złotych. Jakie tu były zadania? Oczywiście to są takie zadania, które wybraliśmy, mając na uwadze to, że one będą najbardziej takie istotne z punktu widzenia tej dziedziny. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, koncert charytatywny, kolędowo-noworoczny z udziałem Piotra Rubika, bieg dla hospicjum proroka Eliasza, to też żeśmy wspierali, koncert charytatywny na rzecz hospicjum dziecięcego. To są środki, które były przeznaczone na wybudowanie ośrodka opieki wytchnieniowej. To był koncert oczywiście w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jubileusz dziesięciolecia Fundacji Pomóżmy Im. Koncert charytatywny Fundacji Naszpikowani. To jest akurat koncert, gdzie była gwiazda Kamil Bednarek. To są też bieg na przykład dla Niepodległej, czy bieg księdza Suchowolca, czy bieg Wilczym Tropem. To Państwo też znacie te wydarzenia, niektóre są nawet związane ze świętami państwowymi. Piknik Militarny Misja Wschód, to też Państwu chyba nie muszę tego opisywać. Potężna inicjatywa, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, co nas bardzo cieszy. Nie z naszego województwa tylko. Ale też wspieraliśmy coś tego typu wydarzenia jak 20. Marsz Pamięci Sybiru. 75. rocznica walki o klasztor, to było w Monte Cassino, wspieraliśmy tam naszych harcerzy, finansowo oczywiście wspieraliśmy, po to, żeby można było też zaznaczyć, że województwo podlaskie pamięta o tym wydarzeniu. 2019 rok, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, też wsparliśmy, był do nas taki wniosek, nie widzieliśmy powodów, nie było przeciwwskazań, żeby takiego wsparcia nie udzielić i też zostało, te środki zostały przekazane. Szanowni Państwo, następny punkt, kultura i rozrywka. Tutaj wydaliśmy około 2 milionów 300 tysięcy złotych. To są takie najciekawsze inicjatywy i imprezy kulturalne, rozrywkowe. Wystawa poświęcona błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce na Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. No to ta wystawa z grudnia tamtego roku. Festiwal tanca Breckstock, Up to Date Festival, Podlaskie Blues Rekord. No to też Państwo pamiętacie, jak był bity rekord grania bluesa w Białymstoku. Fair Play Dance Camp, wystawa Michała Jackowskiego, 20-lecie tatarskiego zespołu Bunczuk, królewskie śpiewanie w Tykocinie, rok na bagnie, może to jest mniej popularne w Białymstoku, ale bardzo ładny, fajny koncert, który jest w Goniądzu. Miasto dobrej muzyki, augustowski festiwal teatrów ulicznych w Augustowie. To są też takie przykłady inicjatyw, które żeśmy wspierali w 2019 roku. Rozrywka. Disco pod gwiazdami w Białymstoku. To Państwo wiecie, słyszeli Państwo na ten temat bardzo dużo. Będzie oczywiście to impreza, która będzie też powtórzona w tym roku. Co jeszcze? Wszystko, co wymieniłem dotychczas, będzie miało swoje kontynuacje w 2020 roku. To tylko tak na marginesie. Letnia trasa dwójki w Łomży, to był też koncert współfinansowany ze środków województwa podlaskiego. Suwałki Blues Festival, to już jest marka sama w sobie, jak Państwo widzą, niezwiązana z muzyką popularną, taneczną, ale bardzo dobra impreza i też będziemy nam zwiększali wsparcie dla tej inicjatywy. Pływanie na byle czym w Augustowie, specyficzna, bardzo rozrywkowa impreza. Benefis Zenka Martyniuka, to było już na koniec w grudniu, także tu też żeśmy wspierali to poprzez jakby przeznaczenia funduszy na Operę Filharmonię Podlaską. Szanowni Państwo, sport to jest 1 100 000 złotych w tamtym roku. No, Ślepsk malał Suwałki, to jest drużyna, którą wspieramy w ramach promocji województwa podlaskiego. Już z takich informacji przekazanych od władz Ślepska
kwota, którą tam zainwestowaliśmy, to było około 150 tysięcy złotych. To lokowanie naszej marki już zostało wycenione na około 400 tysięcy, czyli już można sobie wskazać, bo mamy gdzieniegdzie takie kwestie wymierne, gdzie możemy Państwu przekazać, a gdzieniegdzie faktycznie będzie potrzeba poczekać na pewnego rodzaju badania, o których mówiłem na początku. No, Ślepsk malał Suwałki, ale też wspieraliśmy ATS Białystok, Dojlidy Białystok, jeśli chodzi o tenis stołowy. Też Maćka Marchla, czyli nasz młody zawodnik, perspektywiczny bokser, który zrobił brązowy medal na Mistrzostwach Europy w boksie. Kamil Szeremeta, pamiętacie Państwo jego ostatnią walkę, gdzie był z naszą flagą województwa podlaskiego i oglądała to cała Ameryka. Także widać, że jednak to w jakiś sposób zostało gdzieś tam zauważone, bo zapytany Kamil przez jednego z prezenterów amerykańskich, co to za flaga, czy co to za logo, które on ma na sobie, to powiedział, że to jest logo regionu, z którego się wywodzi, gdzie się urodził. Jesteśmy niezmiernie z tego dumni i uważamy, że to jest bardzo dobre przedsięwzięcie. MKS Juwenia, ATS Łomża, Rugby Białystok, ale też wsparliśmy takie inicjatywy jak Hero Run czy 7 PKO Półmaraton. No to tutaj, jak Państwo wiecie, bieg Wilczym Tropem, to już mówiłem, ale też była wspierana gala Armia Fight Night w Łomży, gdzie też województwo podlaskie zaprezentowało się w dużych mediach. Wspieraliśmy też Puchar Europy Taekwondo, tam, znaczy nie Puchar Europy, wspieraliśmy drużynę, która tam występowała. Zajęła ona drugie miejsce drużynowo, jeśli chodzi o 10. otwarte mistrzostwa Puchar Europy w Rosji. Także też są i wyniki, ale też wspieraliśmy Mistrzostwa Świata Łodzi Motorowych w Augustowie, szachowe Mistrzostwa Świata Kadetów w Mińsku i też drużynę naszych Żubrów Białystok. Także to, jeśli chodzi o sport, takie z naszym zdaniem najważniejsze kwestie. Będzie tu bardzo dużo kontynuacji, bo chcemy w roku 2020, zaraz na początku marca, przeznaczyć 3 miliony złotych na promocję województwa podlaskiego poprzez gry i zespoły z naszego województwa. Będzie bardzo szeroki konkurs w ramach promocji województwa. Jesteśmy na etapie tworzenia regulaminu, tak żeby było można przeznaczyć te pieniądze dla zespołów takich właśnie jak Żubry, jak Ślepsk, jak oczywiście się do nas zgłoszą, wystartują, ale też i do najmniejszych zespołów, jak nie wiem, Warmia Grajewo, czy inne zespoły, czy to piłki nożnej, czy koszykówki, czy piłki ręcznej w naszym województwie. To jest też taki pewien, no chcemy zobaczyć, jak to zadziała, z tego powodu, że myśleliśmy, czy będziemy robili to w formie dotacji, bo tam są pewne uwarunkowania związane z podatkiem, czy w formie promocji, ale się okazuje, że jednak w formie promocji będzie to bardziej zauważalne i bardziej docenione przez naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, edukacja, 83 tysiące złotych i tutaj takimi istotnymi kwestiami to było wsparcie wyjazdu uczniów pierwszego LO w Białymstoku na Olimpiadę Kreatywności w Chinach, Światowa Olimpiada Kreatywności. To też udział uczniów ze szkoły w Słobódzce, Międzynarodowy Konkurs Odysei Umysłów w USA. Także tu też wsparliśmy uczniów ze szkoły numer 3 w Białymstoku. Także też, jak Państwo widzą, inwestujemy. Chcemy promować województwo poprzez naszych ludzi, młodych ludzi, perspektywicznych ludzi, którzy de facto będą decydowali o przyszłości naszego województwa. Szanowni Państwo, turystyka 167 tysięcy 500 zł. Tutaj takimi istotnymi kwestiami to jest 7. edycja największego spływu kajakowego na Podlasiu i w Polsce, czyli 500 kajaków. Seria rodzinka.pl, to Państwo też słyszeli o tym, ale też na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej, czyli ta promocja unikalnego dziedzictwa kulinarnego naszego regionu. To są też takie ważne kwestie, które w ramach, my to nazwaliśmy turystyka, zostały wsparte w ramach promocji województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, gospodarka to jest 2 miliony 800 tysięcy złotych. Tu jest większość tych pieniędzy, to jest w ramach regionalnego programu operacyjnego, bo jest takie działanie, jest taki konkurs na targi i misje gospodarcze. Tam przekazaliśmy około 24 firmom. Prawie 2 miliony złotych na udział w targach i misjach gospodarczych.
Ale to jest też wsparcie takiego konkursu jak Technotalenty. To jest też kwestia Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Chociaż co do kongresu mamy swoje przemyślenia, czy to aby była dobra promocja na zewnątrz województwa, bo jak żeśmy stwierdzili po wszystkich tytułach medialnych, to większość kierowane było do tego, co się dzieje w naszym województwie. Dlatego tutaj jesteśmy na etapie rozważania tego, czy jak ma to wyglądać na przyszłość. Też konkurs Podlaska Marka, bo wiemy dobrze, że ci laureaci z Podlaskiej Marki byli promowani na antenach Telewizji Polskiej, zarówno jedynki, dwójki, też TVP Info, także też promocja wszystkich nominowanych do Podlaskiej Marki Roku, no i sama gala. Szanowni Państwo, to co nam się udało gdzieś zmierzyć, czy w jakiś sposób uwzględnić, to jest przede wszystkim oczywiście tam, gdzie zostało nam to przekazywane, bo mamy wiele raportów, wiele dokumentacji, która wskazuje na to, jak ta promocja wyglądała. Chociaż tak jak Państwo widzą, ona ma bardzo wielowarstwowo to wygląda, nie jest to jednolite, ale to, co się nam udało gdzieś tam zdobyć od naszych partnerów, to już Państwo wiecie, około 6 milionów widzów oglądało Disco pod Gwiazdami, 800 tysięcy bezpośrednich uczestników. Przepraszam, 80 tysięcy bezpośrednich uczestników. Ponad 2 miliony widzów wakacyjnej trasy dwójki. Ponad 4 miliony widzów benefisu Zenka Martyniuka. Średnio ponad milion widzów serialu Rodzinka.pl. Te dane nam o wiele łatwiej pozyskać ze względu na to, że są to podmioty, które monitorują to, co się dzieje na ich kanałach i wygląda to tak, jak Państwo widzą. Ponad 400 tysięcy wartość reklam związanych z ekspozycją województwa podlaskiego na meczach Ślepsku-Suwałki, to co mówiłem na samym początku. No i około 1 300 tysięcy widzów walk pięściarza Kamila Szeremety, przepraszam, promującego województwo podlaskie, to do tych danych dotarliśmy. Oczywiście będzie zlecone to, co powiedziałem, badanie, jesteśmy na etapie tworzenia założeń do tego badania, tak, żeby można było w 100% sobie odpowiedzieć, na ile to jest oczywiście możliwe, gdzie ta promocja ma być kierowana, na jakie sfery życia społecznego, tak żeby te pieniądze były wydawane jak najbardziej efektywnie i z korzyścią dla mieszkańców naszego województwa. Się rozgadałem, także... Marszałku, jest taki filmik Kruszwila, w którym on mówi, że nie dostał 50 tysięcy złotych, tylko na wartość dwóch krzywni kasy telefonów komórkowych. Plus scenariusz nie jest jego, ale jakby wasz, tylko on tam trochę zmodyfikował. Zarzuca panu, że się to nie zna na filmie. Myślę, że nie mi zarzuca, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, bo nie zarzuca, nie widziałem tam, żeby wymienił marszałka województwa podlaskiego, bądź pewnie zrobił to w pewnej formie przynośni. Ja podtrzymuję swoją wypowiedź i ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że ta forma promocji mnie nie interesuje. Tutaj już wszystko w mojej ocenie zostało wyjaśnione. Ten film do tego nic nie wnosi. Myśmy wielokrotnie mówili, że tam działania były podjęte przez pośrednika. To trzeba pytać pośrednika i pan, ten youtuber powinien się zwrócić do pośrednika i z nim rozmawiać, jak to zostało rozliczone. Tak, zostało to przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaakceptowane. Dlatego były moje działania. Dlatego była kwestia rozwiązania tego departamentu zamienienia w dwa biura. Dlatego pożegnaliśmy się z osobą, która wtedy spełniła funkcję nadzorującego tego departament, bo nie było pani dyrektor, była wtedy na zwolnieniu chorobowym. I to nie była żadna ucieczka, tylko od dłuższego czasu leżała w szpitalu. I uczciwie podeszliśmy do tego, że ja takiej formy współpracy nie widzę. Mnie te rzeczy nie satysfakcjonują. I dlatego zostały podjęte takie kroki, a nie inne, że się pożegnaliśmy. Tak. No i tu jest pewien problem właśnie tego, że żeśmy uzgodnili to, co posłaliśmy. I teraz jako prawnik już mówię, ale nie jako marszałek województwa podlaskiego. No jeżeli ja mam w sądzie występować, mówić o tym, że żądam zwrotu pieniędzy, a moi podwładni ustalili taki, a nie inny zakres, to raczej powodzenie tego, bym powiedział, pozwu widzę marnie. Ale... jeszcze jesteśmy na etapie, no takim bym powiedział, już rozkładania wszystko na dzielenia włosa na czworo.
tego, co można uzyskać. Bo tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, to zostało ustalone. Ja tego, nigdy tego nie uciekaliśmy. Taka była prawda. Faktycznie, około tam 9 czy któregoś maja zostało to ustalone, że ma być taka forma, a nie inna. Taka została podjęta decyzja i tyle. No, tak to wygląda z naszej kwestii, bo widzieliśmy wszystkie maile, które między stronami tutaj zostały, oczywiście ze skrzynek służbowych, które zostały tutaj wymienione i taka jest prawda. I mogę tylko za to jeszcze raz mieszkańców województwa podlaskiego przeprosić. Konsekwencje zostały wyciągnięte. Pracownik nie pracuje. No, znalazł sobie pracę gdzieś indziej. Widać, jest dobrym fachowcem. Oby takiej promocji nie sprowadził na Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. I tyle. No, tam było jeszcze pytania o formę rozwiązania umowy o pracę. No, państwo sami wiedzą. Można kogoś zwolnić, a można komuś powiedzieć, że albo tak, albo tak. No, taka została forma, że tak powiem, uzgodniona między stronami. Pożegnaliśmy się po dżentelmensku, podziękowaliśmy sobie. Od tamtego czasu departament jest pod osobistym nadzorem, moim nadzorem.